Nasz gość Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam państwa. No to może zacznijmy od tych przepychanek w ławach sejmowych. Mnie to bardzo zastanawia. Dlaczego dorośli ludzie nie mogą dojść do porozumienia? My siedzimy tu, państwo tu, my tak, dziękujemy, do widzenia, nie ma sprawy. Szczerze powiedziawszy, to jest według mnie naprawdę wtórne, gdzie będziemy siedzieć. Oczywiście nie chcielibyśmy być posadzeni jakoś całkiem z tyłu, bo wprawdzie zdobyliśmy 7% poparcia w wyborach, a zaledwie 2% mandatów i to jest problem z tym obsadzeniem ław sejmowych. Żeby mieć w miarę wygodny dostęp do przejścia do mównicy i to jest wszystko. W którym to będzie precyzyjnie miejscu sali parlamentarnej, to jest dla mnie wtórne. Myślę, że większy bój jednak rozgrywa się, nie wiem, na innych polach. Ale jeszcze pewnie nasi słuchacze się zastanawiają, kto o tym decyduje, no bo Konfederacja mówi nie, my tu nie, PSL mówi nie, my tu nie, no to ale w końcu ktoś musi przyjść powiedzieć, w tym przedszkolu obowiązują takie, a nie inne zasady. Nie, to w sumie dobrze, że są negocjacje, tak? I że Kancelaria Sejmu takie negocjacje przeprowadza. Ale to chyba nie było do tej pory takich negocjacji. Zawsze były, znaczy, może nie było, inaczej. Nie było słychać. Nie, bo to było tak, że do 2015 roku to usadowienie było w miarę oczywiste, dlatego, że było od prawa do lewa, tak? Czyli tam partie prawicowe, na przykład, nie wiem, przed 2007 roku najpierw siedziała Liga Polskich Rodzin, potem PiS, tak? Od prawej licząc. LPR, PiS, SLD, Platforma, tak? PSL, SLD, tak? Na przykład tak, gdzieś tam Samoobrona w międzyczasie pośrodku. Natomiast potem było tak, że PiS siedział, potem zdaje się Platforma, PSL, SLD, tak? No i w 2015 roku doszło do takiej sytuacji, że nie weszła Lewica do Sejmu po raz pierwszy od 1989. Tak się zdarzyło. A to jakiś precedensik. No, niestety nie udało się utrwalić tej tradycji i w tym rozdaniu już Lewica do Sejmu wróciła. I w 2015 roku zastosowano formułę wielkości klubu. To znaczy, że od prawej do lewej przy rządzie siedzi PiS, największy klub, potem Platforma, potem siedział Kukiz, potem siedziała Nowoczesna i na końcu PSL, tak? I taki. No i tym razem Lewica wróciła. Lewica chce siedzieć przy lewej flance, przy lewej stronie. My jesteśmy najmniejszym kołem w tym rozdaniu, bo tak jak powiedziałem, 7% poparcia, tylko 2% posłów, tak wyniknęło z ordynacji. No i wynikają z tego jakieś tam problemy i dyskusje. Moim zdaniem uda się dojść, mam nadzieję, że się uda dojść do porozumienia w miarę satysfakcjonującego wszystkich. A to, że trwają jakieś negocjacje, dyskusje, to normalna rzecz. Oby to one były po prostu, zakończyły się jakimś konsensusem. No i tak, nowo wybrany ambasador Izraela w Polsce, pan Aleksander Benzwi, w rozmowie z Superekspresem bardzo krytycznie wypowiedział się na temat Konfederacji. Skąd takie obawy pana świeżutkiego ambasadora w Polsce? No, świeżutki ambasador w Polsce ewidentnie zaczyna swoje urzędowanie od próby rozstawienia wszystkich po kątach w naszym kraju i pokazania, że prawda, napiętnowania tych, którzy mogliby ewentualnie nie zgadzać się z jego linią, no to bardzo, bardzo źle świadczy o... No i zarzuca państwu jako partii antysemickie slogany. Jeśli tam będą powtarzać swoje antysemickie slogany, czyli na Wiejskiej w Sejmie, to będzie problem. A jakie to antysemickie slogany, panie pośle, prezentujecie? No, żadnych nie prezentujemy, więc myślę, że pan ambasador powinien taki zarzut udowodnić. Ja zresztą powiedziałem o tym na konferencji prasowej, że jeśli pan ambasador widzi jakieś takie wypowiedzi naszej strony, to niech zgłosi sprawę na prokuraturę, niech doniesie do odpowiednich organów. A jeśli czegoś takiego nie robi, jeśli po prostu Konfederacja porusza się w granicach prawa, korzystając ze swobody debaty publicznej i na przykład przeciwstawia się żydowskim roszczeniom majątkowym, albo nie zgadza się na to, że w Izraelu bardzo wielu polityków, doświadczyliśmy tego chociażby w ubiegłym roku, no w sposób skrajnie antypolski się wypowiada i zajmuje taką agendę, bo moim zdaniem o to chodzi, no to oznacza, że pan ambasador w ten sposób chce jednoznacznie zarysować dyskurs To znaczy, jeśli masz inne zdanie, jeśli coś w działaniu władz Izraela czy środowisk żydowskich ci się nie podoba, no to zostaniesz napiętnowany jako antysemita. On próbuje tutaj wejść, no powiedziałbym, nie jak dyplomata, tylko wejść po prostu z buta jak taki oficer polityczny. I to jest bardzo, bardzo nieciekawa zagrywka. Czy pan poseł słyszał, no, powiedział pan o ustawie 447, która w listopadzie pewnie znajdzie swoje rozwiązanie, bo wtedy będzie ten raport, ale Polonia amerykańska informuje o tym drugim akcie zwanym 943. Czy pan słyszał o tym akcie? To jest Never Again Educational Act. Ma on duże poparcie. To jest akt, który w bardzo drastyczny sposób ma zmienić mówienie czy opowiadanie o historii II wojny światowej w Stanach. No tak, no słyszałem, że jest, jeszcze nie znam szczegółów tego rozwiązania. Słyszałem, że taka rzecz się kroi. Warto się chyba zapoznać, bo alarmujące są, niepokojące informacje. Warto się zapoznać, natomiast no, to jest zgodne z pewną logiką. Ta logika zakłada jakby opowieść na temat Holokaustu, która jest od kilkudziesięciu lat robiona przez środowiska żydowskie, zakłada dwa zasadnicze dogmaty. Tak? Z prawdy historycznej zrobiono quasi pseudoreligię. Pierwszy dogmat zakłada, że właściwie tylko Żydzi jako zbiorowość cierpieli. Tak? Były jakieś pojedyncze cierpienia ludzi w Europie, ale w II wojnie światowej to Żydzi w sposób szczególny, w sposób niezwykły, nadzwyczajny cierpieli, a wszyscy inni to tak już mniej. Więc to jest pierwszy dogmat. A drugi dogmat jest taki, że właściwie wszyscy są współwinni mordowania Żydów w czasie II wojny światowej. Wszystkie państwa i narody praktycznie, no może Rosja i Związek Sowiecki są wyłączone, tutaj jest pewna wspólnota historyczna między Moskwą a Tel Awiwem tej narracji, a tak de facto to jest taka opowieść, że wszyscy jesteście współwinni i ta opowieść, ona jest dogmatyzowana i to, co ja odczytuję ten projekt ustawy, to jest właśnie próba skodyfikowania, ujęcia w prawo teraz tej opowieści, tej mitologii powstałej na bazie faktu o Holokauście i to jest bardzo groźne oczywiście, tym bardziej, że absolutnie będzie próba eksportu, znaczy jest cały czas próba eksportu tego typu myślenia i właśnie kneblowania debaty historycznej również na Polskę, na inne kraje. Przypomnijmy, bo to są informacje właśnie, które niedawno otrzymałam od przedstawiciela Polonii. Ten akt ma obowiązywać w 50 stanach. Program ten mają napisać 4 organizacje żydowskie. Nauczanie historii II wojny światowej ma być zawężone przede wszystkim do tematu eksterminacji społeczności żydowskiej. 67% członków Izby Reprezentantów ten akt już popiera. No to, no tak, to jest spójne z tym, co pan przed chwilą mówił. W Stanach niestety jest tak, że z jednej strony mamy liberalnych, mocno kosmopolitycznych demokratów, którzy wszelkie takie rozwiązania popierają, a z drugiej strony mamy tą prawicę amerykańską, republikańską, tą systemową prawicę, która niestety jest strasznie filosemicka czy izraelska, jest bardzo mocno pod wpływem tego lobby. No i niestety to jest tak, że rzeczywiście jest prezentowanie II wojny światowej jako wojny w sumie bezimiennych, beznarodowościowych nazistów. To duże pole do popisu teraz mamy, jeżeli chodzi o Polskę i o polską politykę historyczną. Wczoraj odbyła się też konferencja z udziałem wielu historyków o polskiej hekatombie, a także o walce z polonofobią, więc ten temat zaczyna funkcjonować coraz bardziej w przestrzeni publicznej, to dobrze, ale pytanie zupełnie z innej materii. Duńska Agencja Energetyki poinformowała, że wydała zgodę na ułożenie gazociągu Nord Stream 2 w duńskich wodach. Ucieszył się pan? No nie. Dlaczego? No nie, Nord Stream 2 jest wbrew naszym interesom. Nord Stream 2 jest wbrew naszym interesom i to nie jest dobra wiadomość. Wprawdzie to być może będą teraz mieli Rosjanie, Niemcy trochę mało czasu, żeby to zrealizować, w tym, bo to że jest szereg skomplikowanych procesów, które się nakładają i decyzji środowiskowych, różnych państw, różnych gremiów, które sprawiają, że Nord Stream 2 może poddać. Ale jest generalnie to jest kolejny punkt oporu tak naprawdę przeciwko Nord Stream 2 pada. Pytanie, czy się uda to Rosjanom w tej chwili zrealizować, czy dopiero w maju przyszłego roku położyć, bo tutaj są jeszcze pewne wątpliwości. Natomiast nie ma wątpliwości co do tego, że no niestety ten walec Nord Stream 2 idzie i niestety nie został zatrzymany. Czyli nasze lobby i nasze starania, jeżeli chodzi o Unię Europejską, o Duńczyków, z którymi de facto też mamy mieć połączenie Baltic Pipe w jakimś stopniu. No właśnie, bo to i nie ma konfliktu interesów, jak pan na to patrzy. Jest absolutny konflikt interesów. Jest absolutny konflikt interesów tutaj. Baltic Pipe i Nord Stream to są takie skrzyżowane dwie szable, tak naprawdę, te energetyczne, gazowe. Pojawia się tutaj, moim zdaniem, pewne zagrożenie dla realizacji Baltic Pipe w tym kontekście. Póki co mamy deklarację, że Baltic Pipe idzie zgodnie z terminarzem i do 2022 roku zostanie zakończony. Oby tak rzeczywiście to się udało. Czyli w Danii była ostatnia nadzieja na to, że mogą zablokować ten projekt i jednak wpływy rosyjskie są tam no, dosyć silne, jak widzimy. I niemieckie, bo to i Berlin, i Moskwa prą wspólnie. Przypomnijmy, że gdyby nie postawa Niemców w Unii Europejskiej, no to prawdopodobnie na poziomie Komisji Europejskiej, na poziomie struktur unijnych udałoby się zablokować Nord Stream 2, ale postawa Niemców jest taka, jaka jest. Jeszcze wrócimy do sprawy ambasadora, który tak krytycznie albo może bardzo podejrzliwie wypowiada się na temat pana partii. No a dzisiaj dowiadujemy się, że zamknięta ambasada Izraela w Polsce. Tak. Długo pan ambasador nie popracował. Zdaje się, że mają ogólnoświatowy strajk ambasad izraelskich. Ale pierwsze skojarzenie było że wczoraj wyszliśmy na konferencję i powiedzieliśmy i się ze wstydu zamknęli. Nie, prawda jest taka, że tu powinna być moim zdaniem reakcja, jeszcze puentując, MSZ-u, kulturalna, dyplomatyczna, inna niż pana ambasadora. Natomiast zwrócenie uwagi, że nie jest rolą ambasadora obcego kraju wydawanie opinii na temat tego, jak głosują, jak 1 250 000 Polaków zagłosowało. Ale to chyba się nie zdarzało, przynajmniej w ostatnim czasie, żeby któryś z ambasadorów w jakiś jednoznaczny sposób tak... Pani Mosbacher po naszych protestach przeciwko 447 też jakąś tam krytyczną opinię w zeszłym roku wyrażała. W tym roku. Mówię o innych partiach niż Konfederacja. To ja nie kojarzę. To ja nie kojarzę, żeby w ten sposób przedstawiciele dyplomacji się wypowiadali. I zresztą pani Mosbacher też trochę z tego samego paragrafu, to znaczy też w sprawie tych roszczeń majątkowych i tej całej sytuacji, która niestety w żaden sposób nie jest rozwiązana. No ale czekamy na ten raport w listopadzie, prawda? Czekamy na raport, natomiast raport to jest jedno, a dwa to jest stałe zobowiązanie w tej ustawie władz. Kluczem tej ustawy jest to, że ma być przygotowany raport i że ustawa zobowiązuje administrację amerykańską, administrację rządową do wsparcia rozwiązania sprawy. A co znaczy rozwiązanie tej sprawy? No to znaczy wyegzekwowanie roszczeń. Czyli obiecuje mi pan poseł, że jak następnym razem się spotkamy, to pan już będzie więcej wiedział na temat tego aktu 943, tak? Tak. Na razie mam zasygnalizowane też, że on jest, a co więcej to... To bardzo dobrze. Może jakieś zapytanie do MSZ, to my też się będziemy oczywiście pytać. A ważna rzecz, od której w sumie powinniśmy zacząć, to, że prawybory w Konfederacji, jeżeli chodzi o to, co będzie się działo w przyszłym roku, wybory prezydenckie, już państwo mają jakiś sposób na to, na rozstrzygnięcie. Tak, i prawybory będą w systemie troszkę, znaczy wzorowanym, tak, będzie trochę prostszy, ale inspirowaliśmy się wyborami amerykańskimi prezydenckimi. To znaczy zrobimy je w takim systemie, że będzie 16 zjazdów wojewódzkich. W grudniu i w styczniu odbędziemy właśnie te 16 zjazdów wojewódzkich. Do każdego województwa przypisana jest określona ilość elektorów. Na przykład na Mazowszu będziemy wybierali 35 elektorów, na Podlasiu na przykład 7. Dlaczego taka dysproporcja? Bo to zależy od liczby głosów, które padły na Konfederację. W dużych województwach dużo, w mniejszych województwach mniej licznych, mniej elektorów. Proporcjonalnie wszystko do liczby głosujących na Konfederację. Będą również przedstawiciele Polonii w tym uwzględnieni. Będzie kilku superelektorów z Polonii. I w styczniu każdy może się zgłosić. Każdy może się zgłosić, wnieść drobną opłatę, zarejestrować się jako sympatyk Konfederacji i w ten sposób przyjechać na zjazd i zagłosować. I już informacja ostatnia, która też między innymi Konfederacji jakoś pośrednio dotyczy, bo protest wyborczy Prawa i Sprawiedliwości Sąd Najwyższy zostawił, uznał jako bezzasadny, no i do tej pory nie nadano żadnemu temu protestowi dalszego biegu. Jak pan się do tego odniesie? No i raczej chyba to nie rokuje dobrze w ogóle, jeżeli chodzi o protesty. Czy moim zdaniem te protesty były mocno nierówne pomiędzy sobą, ponieważ no, te protesty PiS-u były takie hipotetyczne, a może coś tam się zdarzyło nieprawidłowego przy przeliczeniu, tak? No to jakby sądy nie są od tego, żeby jakby domysły rozważać, tylko jakieś twarde dowody na złamanie prawa. My akurat żeśmy złożyli bardzo konkretny przykład złamania prawa przez telewizję mylnie zwaną publiczną. Bardzo konkretny. Jest wniosek do prokuratury, więc uważamy, że nasz protest wyborczy ma o wiele większą moc niż takie domysły, że może ktoś coś źle policzył, wprawdzie nie mamy żadnych dowodów. Ale państwo chcą tych powtórnych wyborów w kilku okręgach? Tak, tak. Uważamy, że zgłosiliśmy w zakresie kilku okręgów, dlatego, że uważamy, że tam po prostu działania telewizji publicznej mogły mieć naprawdę duży wpływ na wynik wyborów i łamanie prawa przez telewizję publiczną. No to teraz czekamy na kolejne wyroki, orzeczenia Sądu Najwyższego. No i przyglądamy się bieżącej polityce. Pan Robert Winnicki, poseł Konfederacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Serdecznie. Bardzo dziękuję.